Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się w kolejnym teście demka. Tym razem mam do czynienia z grą Vexlands. Gierka, którą jak widzicie tutaj charakteryzuje dosyć ładny pixel art. I co mogę o niej więcej powiedzieć? W sumie to niewiele, poza tym, że wiem, że będziemy tutaj jakby świat układać z kafelków. I sama gra, jak widziałem na skinach, dałeś mi trochę podobne do Forager'a, więc tak czy inaczej... Ja bym powiedział, żebyśmy zaczynali, a tutaj proszę, jakiś taki większy kreator postaci już na dzień dobry. Okej, okay, można być łysy, można mieć jakieś różne takie inne włosy. Okej, okay, takie sobie zróbmy. Tego typu... Skóra, nie wiem, czy coś zmienia, okej, okay, niech będzie taka... Nie, najbladszą. Skóra, nie, czy da się znaleźć jakieś takie idealne. A chwila. To i takie. Ale niech będzie taki. Emu. Poziom pierwszy, jedna moneta. Seed. Okej. Okay. Loading. Okej. Okay. Wczytywanie. I jest tutaj. Istnieje plotka o rybie, która daje. Trzeba spełnić życzenia. Takie jakby. I okej. Okay. Jakieś intro. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay. Czyli takie krótkie coś. Tutaj, zagubiony. Ten świat wydaje się być przeklęty. Jak to się stało? Czemu tu jestem? Tak wiele pytań. Ale najpierw muszę zwiedzić, odkryć to miejsce, przetrwać. Potem może odnajdę też jakieś odpowiedzi. Okej. Okay. Co za leaf sad, okej. Okay. Chodzimy i co teraz? Aha, lewym przyciskiem możemy unlocknąć zonę. Ja to o takich kafelkach mówiłem. I... E, to jest interakcja, dobra, dwie monetki. A to weźmy sobie taką zonę. O, stragan i... Dwa drewno za jedną monetę. Okej, okay, a tutaj co mamy? Skrzynkę, w których jest... To by się spodziewało, dwa drewno. Okej, okay, i tutaj straganie możemy sprzedawać. Co ciekawe, to potrzebujemy... A ogólnie dwie gałęzie. Pójdźmy tutaj może i... Mamy krzaczek, tylko nic nie mogę z nim zrobić, chyba że coś jakimś, nie wiem, spacja, Ctrl, Shift, Alt, lewy, prawy przycisk, E, F, nie, nic nie działa. Pójdźmy tutaj, co tu jest? Skrzynka, w której mamy deski, ciekawe, i dwie monety, dobra, niech będzie tak. O, schemat na workbench, pod V-ką możemy to postawić. A tutaj wooden axe, no kto by się spodziewał, przy okazji weźmy sobie to i martwy krzak. Pod B mamy plecak, możemy sobie ubrać i... Okej, okay, mamy drewnianą siekierkę, którą możemy ścinać krzaki. Widzę, że chyba już mamy też gałązie. A no mamy, więc skoro mamy gałązie, to od razu pójdźmy, sprzedajmy 40 drewna. New Blueprint Carpentry, czyli, że to co? Jeśli zdobędziemy 3 deski, to mogę zbudować Carpentry, które co robi? W sumie nie wiem. A właśnie, tak czy inaczej, mogę to chyba przypinować, to spinujmy sobie. Weźmy jeszcze coś takiego i... Kto by się spodziewał? 3 deski. Okej, czyli widzę, że nasza gierka mocno będzie jakby... pilnować nas i przy sobie wytrzymać za rączkę. Ale no, może się potem zmieni. I okej. Okay. Jak widzę, krzaki tym podobne się pojawiają w różnych miejscach, niczym w Foragerze. I kolejna ciekawa rzecz, zobaczcie. Z gałązek robimy sobie drewno. Teraz, co ciekawe, tu można sprzedawać też pojedynczo, więc każde drewno, które mamy, możemy iść od razu sprzedać. O, widzę, że tak się buguje. Po to, żeby dostać coś innego. Co tu jest? Skrzynia z monetami. U, super. Możemy więcej tych za jeden podkrywać. Kolejna skrzynia, która daje... Jagódki. Ale po co one są? 8 do tego czegoś. Ale to mamy na razie pełne, więc chyba nie musimy się tym przejmować. Tak czy inaczej drzewo, które... dało nam level upa. I ono już daje bezpośrednio drewno, okej. Okay. I teraz jak działają level upy? Okej, okay, czyli to jest zupełnie jak... jak w Foragerze. I tak, zielony kciuk, 20% odrastania rzeczy. Biorę od razu. I okej, okay, movement speed, tutaj crafting speed i inne rzeczy, no ale regrowth speed, no... Bądźmy szczerzy sami z sobą. Regrowth speed to jest coś, co na początku jest świetne, a potem...
late game tak zwanym, będzie nas wkurzać na zasadzie: o Jezu, znowu mi całe zarosło. I znowu trzeba z przodu tać, z przodu tać, z przodu tać, mam już tego dosyć. Ale tak, wstępnie warto, i co tu mamy? Mury plank. Ok, jakiś spawn point i nowy przepis na deski. Dwa drewna to deska, ok. Warto wiedzieć. Na razie jednak jeszcze się skupmy na innych rzeczach i... Tutaj jest coś za 15, ok. Weźmy tak śmiercie i... Kamienia tym nie rozwalimy. Cztery są not, yet, not ready yet. Ok, ciekawe. Mamy już jakieś inne zony, które wymagają 5 poziomu. Dobra. Tak czy inaczej, na razie skupmy się może na zbieraniu surowców, bo... A szczerze powiedziawszy, to nie mam innego pomysłu, co ze sobą zrobić w tym momencie. Więc tak, trochę monetków zaróbmy. I... Pytanie, czwórki czy ósemki? A, weźmy czwórki. Level up kolejny, fajnie, i grzywek. Przyjdzie kolejnego level upa, zobaczmy, co tu mamy. Minus 10% stamina used when harvesting resources, a tutaj... Harvesting crops. A weźmy to, bo tutaj mniej stamina, jak zbieramy rzeczy, tutaj... A, więcej żarcia, okej. Okay. Tak czy inaczej, na razie chyba to nie jest istotne aż tak bardzo i powiedzmy, że pójdziemy jeszcze tutaj. Gdzie mamy krzaczek z jagódkami, który daje jagódki. Okej. Okay. Nie, muszę przyznać, jak ja tak na to patrzę, naprawdę czuję mocny vibe foragerowy, ale czuję, że to jest jeszcze 100 inne niż zwykły forager, którego znamy już od dawien dawna. W ogóle BC co na mnie krzyczy. Grzybki, jagódki, inne rzeczy, dobra. Więc, jak na razie podoba mi się. Równie wydaje się być relaksujące, co taki właśnie forager. Ale w swój inny sposób. Styl graficzny też odmienny. Jedne, co może, co mógłbym osobiście trochę narzekać, to wygląd postaci. Najbardziej on do mnie nie przemawia, jak na razie. Może w pełnej wersji będzie większa customizacja. Ale no poza tym, pixel art świetny. No i sposób rozgrywki też fajny. Okej, okay, widzę, że tracimy to w końcu, więc chyba będę musiał zaraz zjeść te jagódki. Ale zanim to jeszcze pozbierajmy trochę tego drewna i innych rzeczy. O, czemu by nie? Po prostu warto je ze sobą mieć. Okej, okay, level up, czwarty już. A co my tym razem mamy? Tutaj mamy chyba więcej jedzenia, to nie. Weźmy tylko haste'a, bo to przyspiesza chodzenie i melee damage, a tutaj... Transfer extra loot in dungeons container. Okej, czyli jest jakiś dungeon. Ciekawe, że gra co tam mówi od tak po prostu i pozwala nam to rozwinąć, jak my nawet nie wiemy o czymś takim... jak lochy. One w ogóle istnieją w sumie wszystkim. Chociaż dobra, jeśli mam być totalnie szczery i w ogóle to... było to kinda obvious, że tak powiem, z Englisha. Czyli było to takie trochę oczywiste, że będzie, bo... Zazwyczaj jak coś dobrze działa w jakiejś grze, to do innych gier też to można wrzucić. To jest jedna rzecz, a druga... No... Jest to takie... Nie wiem, czy łatwe w implementacji, ale na pewno bezpieczna formuła urozmaicenia rozgrywki. Więc... Nie będę tutaj tego krytykował jako jakieś pójście na lenistwo czy coś. Bo okej, chcę trochę rozbudować i... Jakieś co teraz się pokazało? Health 3, stamina, coś? A, i to możemy też otwierać te drzewko... skilli w inny sposób, jak nie mamy level upa, warto wiedzieć. Dobra, mamy wystarczająco drewno, żeby sprzedać. I teraz w takim wypadku nie kraftujemy niczego, co nie. Przecież ten, zobaczyć co tam będzie następnym zleceniem, bo podejrzewam, że na tym się nie skończy. A, upgrade. Wiecie, to można upgrade'ić. Jeśli tak jest, to zdecydowanie trzeba będzie to zrobić. Teraz gałązki, to też od razu wszystkie. Jagódki też od razu wszystkie. Mamy pieniądze, teraz 25 desek i spróbujemy to zupgrade'ić. Jeśli to jeszcze zwiększy nam zarobki, to tym bardziej się opłaca. I zaraz chyba nam wskoczył kolejny level up. A co za tym idzie? Tylko skończę się na to drzewo. Wypadałoby go zrobić. I w tym momencie... Chyba poszedłbym w manufacturing. Fajne rzeczy. Może w to pójdę nawet, ale jeszcze nie wiem. To, co jest najważniejsze póki co jednak, to, że musimy nagromadzić dużo drewna. Gdyż, iż ponieważ chciałbym ulepszyć właśnie tamto, a tamto wymaga desek. Deski wymagają drewna i tak dalej, i tak dalej. No, 25.
Całkiem sporo, co znaczy, że potrzeba chyba 50 drewna, a co za tym idzie, będziemy musieli się trochę nascinać. Co też może nie być najlepszym pomysłem. Jako, że ten odcinek jest sprawdzeniem demka. Sprawdzeniem demek... Co jak co, chciałbym, żeby pozostawało wystarczająco krótkie. Ale dobra, a jeśli jest taka sytuacja, to może warto byłoby otworzyć te czwórki chociaż. Co tu mamy? Monetki, okej, miło. Okej, jeszcze ewentualnie trochę piątków. Czemu nie? Ale musimy być ostrożni i... Wooden pickaxe. Okej, czyli możemy kifola stworzyć, który wymaga od nas 3 deski. Rulenczak accepted. Craft all. I tak, zrobimy sobie kilofa. Jak będziemy mieć kilofa, to będziemy zbierać kamyki, z którymi za bardzo nie wiem, co zrobić, poza tym, że będziemy mogli zrobić sobie kamienną siekierę. Ale tak, zrobimy zdecydowanie. I... no. Co dalej będzie się działo, co się zobaczy. Kilof niech tam się robi, a ja tutaj nadal zbieram drewno. Naprawdę, nic innego na razie do roboty nie mamy. Ale tak zawsze jest w tych grach. To w nich lubię, że są takie... relatywnie spokojne, że można bezproblemowo sobie spokojnie połazić, pokopać coś. Nie ma tu takiej presji, czy wszechotaczających nas zagrożeń na każdym kroku. Ale tak są, to nie są one aż tak poważne, jak dajmy to w takim Minecraftach. W takim Minecraftach, tak, w takich Minecraftach, czy Terrarii, czy czymś innym. Level up. Fajnie. W takim wypadku zobaczmy, co było. Moneta, kiedy tworzymy przedmiot, dobra. Co dalej? Wrogowie upuszczają monety. Duży pojemnik przechowywawczy. Okej. Ani jednego, ani drugiego nie wiem za bardzo, czego użyć, ale tak. To nie jest stone, to jest pebbles. Czyli mamy malutkie kamyczki. Czyli jeszcze na razie nie zrobimy sobie lepszych rzeczy. Okej, no to w takim wypadku, jak nie ma nic innego, no to róbmy drewno lub róbmy deski. I wszystko inne, czego trzeba. I tak, następne ulepszenie zdecydowanie będę brał takie, które daje tą szansę na wykrawcanie podwójne. No i innych sensowniejszych tutaj na razie nie widzę. A tamto wydaje się być naprawdę dobre jak na razie. I tak, musimy 25 zostawić, więc chyba mogę jeszcze... O, trawa. Okej, czyli takie źródła trawy możemy zbierać, warto wiedzieć. Ale tak właśnie, odblokujmy w takim razie trochę. Jeśli następne, to też będę musiał sprzedawać grzyby, a tego na razie nie chcę. Więc co najwyżej po prostu rozłupmy to tutaj. Na co, co na mnie krzyczy? Pebbles i na takie rzeczy, okej. I z tego dostajemy stone. Okej. To najpierw weźmy sobie Stone Axe'a. Lepszy będzie niż Wooden Axe. A jak już teraz potrzebujemy dużo drewna, to wydaje mi się, że to jest sensowne. I o, monetka. I siekierka nam się ulepszyła. Jej, jest teraz ładniejsza i profesjonalniejsza. Nie wiem, czy będzie więcej wypadało, czy szybciej ścinamy tylko. Się zobaczy za jakiś czas. Póki co, jak stoimy z dyskami, wystarczająco, żebym zaraz zrobić sobie kilofa kolejnego. Jestem wykończony. Nie? A już nie. Okej, czyli to się samo regeneruje, ale mogę przyspieszać żrąc jagódki i tym podobne rzeczy. Okej, dobra, w takim razie na się unupin. Robimy craft all tutaj. Tutaj ulepszamy kilofa. I w sumie, cek, 29 to za mało, żeby móc coś otworzyć. Ale tutaj znowu się pojawiło, więc tak, i zdecydowanie przyspiesza to kopanie. Ale nie widzę, żeby coś więcej wypadało, więc uznajmy na razie, że to jest tylko i wyłącznie przyspieszenie w kopaniu i tym podobnym. Ale to się tak jest, to nadal moim zdaniem to było świetnie, opłacalnie i tak dalej. Craft all. I ścinamy więcej. Naprawdę nie wiem, co można powiedzieć, poza tym, że muzyczka jest taka spokojna i fajna. Ale nie pogardziłbym, gdyby było właśnie też jeszcze jakaś alternatywna, inna tutaj lecząca co jakiś czas. Niech będzie to. Ok,
Paved Roads, co raczej nie teraz. Ale dobra, mamy przynajmniej nowe rzeczy. No i szanse na skrawcenie podwójnie. Oj tak. Oj tak, 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 tak. To jest coś, czego bym chciał. Aż na co ile teraz tu będzie wymagało te wszystkie rzeczy. Po prostu materiałów jak 25 desek na ulepszenie. I... ja mamy 9, oj, to jeszcze dużo trzeba będzie. Okej. To zwiększamy produkcję desek na razie. I nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia na ten temat. Naprawdę. Gierka podoba mi się na razie. Jest spokojna, jest przyjemna. Zobaczymy może, czy uda się znaleźć jakieś inne rzeczy. Zamknięcie za 30 i tutaj mam jakiś mystery tile, który możemy za darmo się otworzyć. Okej. Okay. Mamy walkę, o której też wspominam. Sądząc po tym, że jest czerwony, to chyba to oznacza negatywne pola, na których będą wrogowie. Ale okej. Okay. I tak to wezmę. Czemu by nie? Zawsze przynajmniej jakieś te dodatkowe wyzwania. Cek. Jak stoimy z dyskami? 21. To już zaraz będzie. Zaraz już będzie. Świetnie. Jak zaraz będzie, to będziemy mogli spokojnie... no, ogarnąć wszystko i... jest 25. Więc ulepszamy. Patrzcie, jaki ładny teraz. I skupuję kamyczki. 40 monet. I o jeden więcej zarobek. Okej. Okay. Challenge accepted. Na razie jednak sprzedajemy, co się da. Tego nie sprzedajemy. Mając teraz tyle tych monetów, możemy otwierać dużo rzeczy. Co mamy? Small storage box. Jakiś trupek. I ten. Trochę takich innych fajnych. Ciekawe. Z tym na razie nic nie zrobimy. U! Nowa roślinka. Cotton. Wooden shovel. Chum shovel. Okej. Okay. Czy jest coś nowego? Znieśmy ostatniego grzybka. I tak, jeśli chodzi o łopatę, na razie nie chcę jej robić. Idealnie, mam 40. Jeśli teraz uda się szybko to nagromadzić, będziemy w stanie chyba w takim wypadku ulepszyć jeszcze bardziej. Za tym idzie, zarobki będą jeszcze lepsze. No na pewno czasu to zajmie. A zajmie. Ale tja. I to nie przeszkadza. Ja tam to mogę robić. Zajmę, że mogę deski sprzedawać, bo w sumie. Po prostu, no nie czuję, żeby na razie one były do czegoś szczególnie potrzebne. I tak, bym pamiętał, najpierw musimy wszystkie te tańsze pola oczywiście pootwierać. Bo nie ma co... jakby to najpierw określić, no... nie ma co się... nie ma co przepłacać, tak najłatwiej mówiąc po ludzku. Bo już się trochę plątałem w tym, co chciałem przekazać. Jak będziemy właśnie to takie najtańsze, najtańsze i naj... na sam początek, to szybko się uda. No i dobra, przy okazji tą 15 weźmy może, żeby zobaczyć, co jest w ogóle. Jakaś krypta wampirza. Okej, dziesiątki. Już coś nowego, ale jednak nie. Dobra. Wygląda na to, że wyprzedałem wszystkie momenty, które miałem. Więc to tyle chyba z mojego planu oszczędzania i co to? Masonry. A jak to działa? Z pebbles mogę robić stone. Dobra, to zdecydowanie przyspieszy nam ogarnianie 40 ewentualnej. Świetnie. A co to w ogóle jest? Flowerbed? Ładne. Slime, to wiadomo, twig, wiadomo. Nie musi wszystko nam krzyczeć, naprawdę. Weźmy w takim razie też to już sobie pod trójkę, będziemy żyć, kiedy to tylko będzie potrzebne. Craft max. I teraz tak, masz slime z Kilofa. I nie wiem, czy Kilof jest lepszy, czy gorszy. Ale pójdźmy dalej. I...
No nie ukrywam, nie tego się spodziewałem za czerwone pole. Ale nadal jestem pozytywnie zaskoczony. I tak, widzę tego kolejnego slajma. Spokojnie, nie przejmujcie się tym, zaraz pójdziemy się nim zająć. Prędzej jednak, jak mówię, muszę nagromadzić jak najwięcej kamienia i kolejny upgrade. Szanse na to, że w ogóle będą dawać monety, a potem szanse na monety, kiedy zbieramy. Tak, zdecydowanie to jest dobry wybór. A jeśli chodzi o deski, to widzę, że już nie mamy za bardzo drewna. Więc musimy się trochę skupić też na drewnie, poza kamieniem. I to dosłownie, nawet nie na tych, jak to się nazywa. I kończy na... Nawet nie kończy nie na patykach, co na samych deskach. Skrzynka, dawaj monetki, dawaj. Za mało, żeby coś zrobić, niestety. Więc tak. Mamy już 20 minut nagrania. I... Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia, do sprawdzenia tutaj. Jednakowoż nadal planuję jeszcze zrobić ewentualnie ostatnie ulepszenie sklepa. A potem, jak zrobimy ostatnie ulepszenie sklepa, to ewentualnie jeszcze zobaczyć tą kryptę bardziej dokładniej, zanim się pożegnamy. Kto wie, może coś ciekawego tam będzie. Więc no, może znacznie potrwa trochę dłużej, niż bym tego planował, bo zawsze najlepiej moim zdaniem zrobić takie 20 parę minut ewentualnie przeglądu demka. Żeby za bardzo się nie wciągnąć. Tak po prostu, że nie chce się grać w to demko. Oraz, co ważniejsze, żeby po prostu było to mniej więcej szybkie, bo nie ukrywam, mam dużo na głowie do zrobienia. A jeżeli za dużo czasu poświęcę na jedno demko, to nie zdążę wszystkich ograć, zanim nastąpi... No, koniec festiwalu demek. Jak będę ukończył w ten następny poniedziałek, więc ja... Wypadałoby po prostu szybko się tym zająć. No ale cóż, ja jak zwykle zapomniałem o tym i naprawię, że ostatnią chwilę muszę to wszystko robić. Dobra. Machaj tym kill-offem. Dobrze. I zaraz zobaczymy, ile mam tego drewna. Chyba wystarczająco na to, żeby trochę desków porobić, więc jest... Okej. Obiemnie się. Oj, patrzcie, nie zauważyłem, na wdal się jakoś zregenerowaliśmy. Zostać. No i świadczy najlepiej o moim zarządzaniu żywnością, ale spokojnie. Spokojnie, ja to poprawię. Będzie dobrze. A po prostu gin, glucie. Mówię gin, a nie ubij mnie. No, gin, glut. No. Za galareta z tej galarety. Kolejna przylazła. No dobra. A to zbierajmy dalej, już jesteśmy prawie blisko celu, to zaraz się ulepszy. A, okej, okay, liczymy się przy lewapie. Teraz jeszcze pewien. 1% szansy na to. 4 do inwentarza. 1 moneta. Więcej kiedyś sprzedajemy. Zdecydowanie. Potrzebuję tego. Zdecydowanie tego potrzebuję. I teraz tak, jeśli będziemy dostawać monety, czy mamy nikłą szansę na to, że dostaniemy monety, kiedy zbieramy, to wydaje mi się, że nawet byśmy musieli już handlować z tamtym miejscem, z tym sklepikiem, a nic z tego typu. Bo wszystko jesteśmy w stanie samemu sobie, no, ogarnąć i uzbierać na wszystko. To zmienię faktu, że będę oczywiście. Również w pełnej wersji, jeśli takowa wyjdzie. Niebawem, czy w ogóle ogólnie wyjdzie i będę miał przyjemność w nią grać. Bo akurat ją zakupię, będzie w jakimś bundlu, czy... Kto wie, może nawet... Jakimś cudem po prostu uda mi się zgarnąć kluczyk w jakimś giveawayu czy coś. Nie, żebym wierzył w takie szczęście, ale... No, wszystko jest możliwe. Dobra, róbcie te deski, tutaj kamyczki... No i gin, galareto. Gin, no zgin. Umrzyj, galareta. Okej, udało się. Galareta umarła, jeszcze jestem żywy. Wielki sukces, jak na mój gust. I dobra. Dobra, tylko ostatniego kamyka. Lub inaczej mówiąc, musimy posprzedawać dużo rzeczy. Byleby tylko mieć monety na to wszystko. Ale hej, monety to akurat najmniejszy problem ze wszystkich. Powoli je zbieramy.
Kamień już był większym wyzwaniem. Więc teraz tak. Za jeden dysk mamy 3 monety. Czyli musimy sprzedać wszystkie. I teraz tutaj 5 musimy tego. A i tak sprzedajmy wszystkie, czemu nie? Upgrade'ujemy. Coraz ładniej to wygląda. 4 monety za grzyba, 4 za jagodę, 4 za kamień. Tylko to wymagał 30? Ja jestem lama. Dobra, w takim wypadku sprzedawajmy, co się da. Jak widać, więcej nie można już tego poulepszać. To jest trochę smutne, ale... Powiedzmy, że to już zrozumiałe, nie można w demku za dużo tych wszystkich rzeczy podawać. I jak mam tak dużo, to się nie przejmujmy niczym. O, jakaś recepta nowa. Płotek, ładne. Fajne. Na pewno się przydaje, jeśli chodzi o takie ozdabianie i tym podobne, ale... Czy coś tak potrzebne, to nie wiem. Loom. Okej, czyli jeśli będziemy potrzebowali jakichś materiałów, czy materiałowych rzeczy, to już wiemy, gdzie to można zrobić, jak to można zrobić. Fajnie. Zaraz looma też postawimy, żeby nie było. Tylko wymaga on stone'a. Więc, no, mamy chyba stone'a jednego. Ja? Czy to wystarczy? Ano, wystarczy. Co tym idzie, możemy z kotona robić klów. Nie wiem, czy jest to czegoś potrzebne na razie, ale no, nadal. I dobra, drewno posprzedawać. Stone'a też posprzedawać, peble posprzedawać. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Jednecko co, tak na razie mówię. Chciałbym po prostu ewentualnie zobaczyć coś nowego. Staszu. Okej. Właśnie nowego, takiego ciekawszego. Poza tym, że już tutaj widzę, że potrzebujemy 4 klofów na to, żeby zrobić Staszela, który powiększy nam ekwipunek, więc fajnie. Na tym idzie, musimy szukać jak najbardziej tych, jak to się nazywa, no, kotonów. Podoba mi się. I oczywiście wiem, że to też nic nowego, nic odkrywczego, ani tym podobne. Bo to tylko i wyłącznie coś, co było już w Foragerze i w innych grach, ale no... Jak mówię, mnie się to podoba, jest to ładnie oprawione w stylistykę taką. Ja to lajkuję, mi się to podoba, ja to będę polecał. I ja będę ginął od galarety. Rzecz jasna. A jakby inaczej, muszę być takim miłopem, który nawet od galarety będzie ginął. Z tego, że to teoretycznie niegroźny przeciwnik. I dobra, sprzedawajmy. Co tam możemy posprzedawać? Potrzebujemy w końcu tych banetków. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj właśnie odkryjemy. Ale niestety nie wydaje mi się, żeby coś więcej tu było do odkrycia. Nawet te kotony się nie pokazują. No. A niestety. Bestia. Chyba zaraz ci musi się pożegnać, jak tak patrzę, bo niczego naprawdę nie ma. Oczywiście pamiętam o tym, żeby wejść jeszcze do krypty wąpierza, jak ja to nazwałem, zanim tak totalnie zakończę spotkanie. O, zmarło mi się. Okej. Ja się wtedy respię. A, i część ekwipunku tutaj moja leżała. Okej. Jak dla mnie w porządku, mechanika. To kara za śmierć jest większa niż w Foragerze, ale nadal nie jest jakaś zbyt okropna. Dobra. Tak czy inaczej, mamy monety, więc... Możemy chyba otworzyć sypkę. Nie, dobra, będzie się powiększać coraz bardziej. Blueprint mill. Nie wiem, czy potrzebujemy blueprintu na milla, ale okej. Flaga. Też nie wiem, czy potrzebujemy na flagę. Kwiatek. Ładny kwiatek. Ale tak jakby to nie jest, czego potrzeba najbardziej, czyli kotony. Czy potrzebujemy czegoś bardziej od kotonów? Na obecny moment wątpię. A poza ewentualnym level upem. Bo level up zawsze mile widziany. No ja też kamień inny taki na sprzedaż. Kurczę, ciekawa sprawa, że w ogóle nie znalazłem tutaj na razie niczego, co by sugerowało na to, że będziemy mieć jakieś miecze, łuki, różdżki, cokolwiek. I to nie jest źle, żeby nie było. Ale fajnie by było naprawdę, i to naprawdę, 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 podkreślę jeszcze raz, naprawdę fajnie by było,
Ja bym przynajmniej wiedział, czy będziemy mieć jakąś broń sensowniejszą, zanim pójdę do tej krypty nekrotancerza, czy coś. Okej, jest level up. Za tym idzie, mogę tu wziąć albo inventory space, albo silver tank, żeby mieć większe sprzedawanie. Biorę lepsze sprzedawanie, większe sprzedawanie, wydajniejsze sprzedawanie. Albo jakby inaczej, muszę to wziąć, żebyśmy jak najwięcej zarabiali, jak najszybciej mogli odkryć kolejne kafelki. I tutaj pewnie będzie jakieś zagrożenie, tak, jest kolejny glutek. Ale nadal fajne, że są to właśnie nawet te pola przysłowiowych zagrożeń, które od razu dają nam wroga. Powinno być, że jest ogólnie w porządku. To na dodatek są to darmowe pola, co jest jeszcze przyjemniejsze. Są takie chwile jak teraz, że nie mam monet. I oczywiście, jakbym crafcił albo sprzedawał, to miałbym tego dużo więcej, ale... Ja, jak to ja, nie mogę po prostu robić takich normalnych rzeczy, tylko muszę jakieś głupoty sobie wymyśleć. Dobra. Bo sprzedawaliśmy trochę, to pora odkrywać dziesiątki. I kolejna skrzynka, która nic nie wnosi, a nie wniosła marchewki. W takim wypadku interesting. I co my tu mamy? Masonry, RCCP, Pebbles. Przepis na kamyczki małe. To znaczy, że z kamienia będę dostawał małe kamyczki? Pewnie ta. No, został na dostaję pebla. Moja odpowiedź na to... Na tą sprawę i na to wszystko brzmi nope, nie chcę. Nie zgadzam się. I mamy zapchanego ekwipunka. A co za tym idzie? Nie mogę niczego podnosić. Dobra, zobacz może ile ten small storage box wymaga. Nie za dużo, okej. Okay. Od razu tutaj przeniosę to, czego na pewno w danym momencie nie potrzebujemy. I można wracać do roboty. Jak najszybciej. Żeby dostać to, co trzeba. Sprzedawać to, czego nie trzeba. I takie tam. Szkoda tylko, że nie mamy nigdzie niczego, co by mogło nam ulepszyć XP-nie. No, w sumie zdecydowanie szkoda. To XP-nie leci powolutku dosyć, nie będę ukrywał. A jednak przydałby się kolejny poziom, żeby dostać więcej miejsca w ekwipunku albo jakieś inne fajne rzeczy. Ale co ja tam wiem. Ja tam wiem. Mógłbym zresztą łopatę w końcu zrobić, ale na razie nie. Sprzedajemy zamiast tego rzeczy, które możemy. I w ilościach, ile możemy. Kto wie, może nawet się uda zarobić na jakieś fajniejsze odkrycia. No, udało się. Okej. Okay. Jeśli za chwilę pewnie nie dostanę żadnego miecza, różdżki, łuku, czy innych tajemniczych przepisów na coś, co pozwoli mi robić rzeź i zagładę, to chyba będziemy musieli powiedzieć, że na ten moment to tyle. A z poszukiwaniami... Okej, okay. Czyli to za 30, za 15. Niekoniecznie musiało być lochem, mogły to być jakieś chałupy, tak jak tutaj. Dom kolekcjonera. Okej, okay. Witaj do mojego, o, tak pustego domostwa. Ciekawostek i cudów. Jak to mówisz, że tu niczego nie ma? Wyobraź sobie, że przynosisz mi unikalne rzeczy, kolorowe te zwierzątka, które znajdziesz w świecie. Dam ci coś w zamian za każde z nich. Tak? To jest to, co zrobię. Możesz wyobrazić sobie to miejsce wypełnione skarbami ter? Dobra, a teraz idź polować na nie od razu. A. Hej, ta butelka wygląda zupełnie jak taka, którą niedawno wykopałem. Świetnie, teraz mam dwie. O jakiej butelce mówisz? Nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Czyli mamy tu jakąś inną chałupę? A tu jakaś butelka jest? A, ciekawe. W sensie... Pod koniec, tak, to też było w fory i rzeże. Więc można powiedzieć, czym się ekscytujesz, bruchy, po co to wszystko. A jak zwykle odpowiem w taki sam sposób, jak zwykle. Lubię takie gierki, podoba mi się to. Jest to fajne. O, zboże. I wreszcie też widzę, że się pojawił kolejny koton. Możliwe, że
Nie, pewnie na trasę, naturalnie. Dziwnie było, że muszę iż koniecznie samemu je wsadzić po pierwszym zebraniu. No ale jeśli tak jest, to za szybko raczej tego nie ogarniemy. Tak czy inaczej. Ponownie. Sprzedajemy co się da. I za te resztki, jak musimy wykupić coś co się da. Na przykład to. A wejście do kopalni, które wymaga rzeczy bardziej zaawansowanych niż jestem w stanie zaoferować. Ale okej, czyli pomysł na siebie mają. Mają na siebie pomysł. Dobra. To teraz właśnie, skoro już zrobiliśmy, co mieliśmy teoretycznie zrobić, ja powiem, zgodnie z obietnicą, idziemy dalej. Zobaczmy, co jest w tym całym wielkim i tajemniczym lochu. Okej, jest jakaś wajcha, którą wychnęłem. Jest skrzynka, w której są miksturki życia. Są dzbanki, które można rozbijać po łupy. Ciekawe, z dzbanka wpadły deski. Nie wiem, kto w dzbanie by normalnie deski trzymał, ale okej. Jakaś beczka, którą też można rozwalić za jakieś przedmieciki. Okej. Chyba nawet trochę bardziej rozbudowane to niż w Forejrze. Nie rozumiem do końca, co tu chodziło, ale dobra, udało się, więc jej. Decor Planner. Okej. Okay. Burger Top. Jakaś nowa czapeczka? Nie to. Okej, okay, mam burgera na głowie. Co tu jeszcze jest? Jeszcze więcej monet. A to co to? To się rozwaliłem i mam jakąś kulę. Ta kula Cosmic Shard. Okej. Okay. Enter the portal. I na zewnątrz. Na razie nic nie rozumiem, nic nie wiem, nic nie ogarniam. Poza tym, że można budować jakieś nowe rzeczy typu młyn, garnek i planer dekoracji. Ale tak jakby teoretycznie nic nie mogę zrobić. Więc dobra, zobaczyliśmy tego mini locha. I cóż, chyba naprawdę warto już byłoby zakończyć. I tak, jeśli chcecie znać mój werdykt, gierka zapowiada się dobrze. Ale na pewno, a co mogę powiedzieć, to, że w przeciwieństwie do Forager'a, gdzie teoretycznie losowanie pól było, ale nie było potrzebne, tutaj to losowanie pól możliwe, że jest czymś, co będzie naprawdę... Nie było potrzebne, to może źle powiedziane. Było losowanie pól, ale nie było ono aż tak potrzebne do rozwoju. Okej, okay, wylosować biom, ważna sprawa, rozumiem. Ale jak już biom trafił, ten, który się chciał, czemu ogólnie, no to... Nie trzeba było wszystkich pól odkrywać z danego biomu, żeby móc, nie wiem, zdobyć przykładowo dostęp do miecza, do łuku czy do czegoś. A tutaj właśnie to jest taka jedna rzecz, która wydaje mi się, że może być problematyczna. Jak widzicie, trochę już tego odsłoniłem świata, a nadal nie mam dostępu do żadnej broni pełnoprawnej. Nie wiem, może w tamku nie ma. Ale na pewno to jest właśnie taki mój werdykt, że gra może być trochę zbyt losowa dla swojego dobra. Jeśli tak będzie, no to szkoda. Jeśli jednak to będzie trochę zmienione i ta losowość nie będzie aż taka bolesna, albo okaże się, że dajmy to, gdybym rozwinął jednego innego skilla, to bym miał to, co chcesz, jakąś normalną broń, jakieś takie łatwiejsze dostęp do czegoś innego, to mój błąd. Tak czy inaczej, ja na razie mogę powiedzieć, że gierka nadal ma moim zdaniem potencjał. I nadal moim zdaniem warto sobie w nią pograć, jak wyjdzie jakaś pełniejsza wersja, jak to wiemy, że nawet na Game Passa trafi. Więc tak, czemu by nie? Na tym moment już naprawdę kończę. A wy trzymajcie się, no i hej, hej!